Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zaczynamy dzisiejsze zmagania w ten sobotni dzionek. Jest na tą chwilę 16 stycznia 2021, godzina 8:06, sobota, i w ten sobotny dzionek zaczniemy wędkować. Stanowisko rozłożyłem, jak widzicie, cały bajzer, cały dzień ma padać, więc takie moje stanowisko i wędkujemy i zobaczymy co i jak. Zestawy zarzucone, zanęta odmrożona, pinki i heja Odyseja, i zobaczymy co z tego wyjdzie. Jesteśmy we trzech, kolega Robercik i Jacuś, i zaraz powiemy co i jak, więc drodzy Państwo, zapraszam w ten najnowszy film z mojego wypadu, więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szlugi, jak ktoś lubi jarać. I jedziemy z tym koksem, bo późno, zimno, wiecznie i mroźnie. Idziemy do Robercika. Jest z nami kolega Robercik. Robcio, co i jak? Siema. Nic, no, dopiero się rozkładam. Trochę żeśmy się spóźnili. Śnieżek pada. Temperatura jaka jest? Temperatura minus 10, wody 16, wody 16 bo... plus, więc różnica temperatury jest 26 stopni. Tak. No cóż, zaczynamy wędkować, może się coś uda złowić. Zanęty jaką przygotowałeś dzisiaj? Robinson słodka, classic. Klasika, tak, typowo jest. Leszczówka. Typowo leszczówkę, już chcę coś zmienić. Z rybnych zrezygnowałeś na tą chwilę? Nie, tylko raz. Tylko raz teraz. Tak, jak się teraz sprawdzi, to wrócę, a jak nie, no to... jeżeli się sprawdzi, to będę stosował, jeżeli nie, to wrócę do starej. Tak, a później zobaczycie, przyjdziemy drugi raz, zobaczymy jakie zestawy, co i jak. Tak. Więc co, Big Fish? Puchar jest mój? Puchar jest mój, ten puchar do mnie należy, nie oddam nikomu, nikomu nie oddam, ten puchar się do mnie nie, należy. No, tak jest. Dobrze, no, a więc powodzonka. Robimy Big Fish największego, tak, leszcza. Tak jest. I tak ostatnio wszystkie gatunki, które są pod ochroną, świnka, brzana, certa i tak dalej, trzeba to pamiętać jak się łowi na PZW. Idą bezpośrednio do wody i Big Fish leszcza, drodzy Państwo, nie inaczej, jedziemy, bo późno, idziemy do Jacusia. I tak widzicie, dużo miejsc na parkingu wolnych, tam dalej nasza miejscówka była zajęta, ale parking, zobaczcie, tam kilku wędkarzy, nie każdy łowi w takiej temperaturze, bo to jest temperatura tylko dla twardzieli, dla prawdziwych wędkarzy, jak to się mówi, pogoda, śnieg pada, mroźno, zimno, ale to nam nie przeszkadza w wędkowaniu, więc... Mroźno, zimno, a my łowimy, nie? Tak, Jacuś. Tak? Siema. Koleżko, no. I powiedz co i jak. Co i jak, no to... Co i jak, zejdę, zobaczycie tutaj cały, typowo... sprzęci go, muchy gania, osy, pszczoły, komary i tego. Co i jak, co? Królu? Leszcz dzisiaj mnie interesuje. Leszczyk? Tylko. Z tej strony może. I wyłącznie. I zanętę jaką przygotowałeś dzisiaj? A dzisiaj mam na słodko zanętę. Na słodko, tak samo jak Robercik. I co tam, dodatków dodasz? Jokers? Spineczka. Jokers. I co? Może coś jeszcze na słodko dodam? Z bajtecha widzę. Coś. No, nie, czy dynamit? Coś. No, może trochę poletu, zobaczymy, ale to... No jak będzie taka potrzeba. A czym będziesz nęcił? No glina i zanęta. Glina i zanęta, i na początku całe wiadro od razu na raz rzucisz? Nie. Aha, tu masz zanętę, no, i tam glinę. I tu mam glinę, zaraz to wszystko. I na którym metrze gdzieś będziesz łowił? W połowie, bliżej, dalej? W połowie gdzieś kanału, tak? No. A więc życzę powodzenia, zarzucaj wędki, no, i widzimy się później. Mam nadzieję. Później, mam jesteśmy nadzieję, blisko, to wiesz. Mam nadzieję, że już taką rybę. Ale wiesz, Big Fish, no, ryby. Tak. O, największego leszcza. Tak, między nami, wiesz, żeby było fajnie, nie? Dobra, ja coś... Rywalizacja musi być. Nie? Tak, rywalizacja musi być. Dokładnie. Musi być wygrany i przegrany. Dokładnie. I ten, który się przygląda. Oby nie ja. Dokładnie. Więc drodzy Państwo, idziemy do siebie. I tak widzicie. Pogoda typowa dla twardzieli, czyli połaniec tylko dla twardzieli tą zimową porą. Idziemy do siebie, więc zostańcie ze mną i zapraszam jeszcze raz wspólnie z kolegami na najnowszy film z połańca dla twardzieli. Weźmiemy
i zanęcimy sobie za pomocą tego urządzenia. Mamy towar, pelety, kawałki ziemi, gliny, taka kupa, kukurydzy trochę i to poślemy za pomocą tego wynalazku. Ściągnę zestaw i oto tą mieszanką zanęcimy miejscu. Więc najpierw ściągnę. Tak, aby nam nie rozpraszało, nie przeszkadzało. Robaki w szamane. Zobaczcie, obgryzione. I tak mówię, film będzie pod tytułem Połaniec dla twardzieli. Weźmiemy, odłożymy. I tą zimową porą zanęcimy najpierw. Godzina 8:26. Dobra, jak leży zresztą. Opa. I nęcimy. Zobaczymy, jak to będzie szło, leciało. Pomachamy trochę. I tak to leci. Z tej strony będzie lepiej zarzucać, bo nam parasol nie będzie przeszkadzał. Więc machaj będą, ryby będą tam w stronę tego drzewa. Machamy dalej bez klipa, tak aby ściągnąć teraz zarzucę z klipem, bez klipa. I jedziemy. Pięknie leci. I o to w tym wszystkim chodzi. Popłoszymy trochę, ale towaru trochę zostawimy. Dobra, zanęcę to tak, pokazałem wszystko, zarzucę wędki i zobaczymy co i jak. No i kończymy nasz towar. Było pięknie, fajnie, miło i przyjemnie. I ostatnia pójdzie w miejsce, gdzie będę posyłał dwa zestawy. Zobaczcie co się dzieje, czyli połaniec dla twardzieli, nie inaczej, zimno jak sam byk, łapy mi zmarzły, ale wędkujemy, wędkujemy i jest w piciorę. Mam coś jeszcze
tak, aby wszystko mniej więcej wykorzystać. Damy trochę zamęty, aby uzupełnić. I oto ostatnia rakieta ląduje w wodzie. Teraz trochę dalej do klipa, ale trochę bliżej rzucałem cały czas. Dobra, zanęcone. Więc zarzucam zestawy i już dzisiaj nie denęcił. To wszystko, co wam pokazałem, zanęciłem. Więc sprzęta odkładamy. Zobaczcie, ile śniegu napadało. I zarzucamy z powrotem nasze zestawy. Zmienimy tylko robactwo. Idziemy do Robercika, pokażę mu mój zestaw, na który będę zaraz wędkował. I tak, Robcio, bo to dla widzów i dla ciebie ten zestaw. Aj, jaj. I tu przypon, krótki. No, no. I to w wodzie zobacz. Koszyk leży, trzymaj kija. No. Ustawia się, wiesz. Aha. Przelotowo i pa, koszyk leży, a tu prąd wody ściąga i go podnosi do góry. I się w tej pozycji osypuje wszystko. 4 cm przypon i kuleczka drobniutka. Jeszcze nie rybka widziałem. Se wybiera, wiesz. I tak się ustawia. Aha, bo widzisz, tu jest coś. Tu jest jeszcze pętla, bo tu wiesz, jest tak, zobacz, żebrania. Widzisz, pa. I rewelacja. Zobacz, patrzcie, ryba nie czuje. Faktycznie. A później zacina się tutaj. Ewentualnie jak zdążysz, wiesz, na kiju. A to sobie jeździ. No, powiem tak, że jestem bardzo ciekawy, jeżeli coś to... Jak coś złowię... to przerabiamy wszystko na ten zestaw. I zobaczcie, i tak to gdzieś podpatrzyłem kiedyś, już bardzo dawno, i chciałem sam na to spróbować, więc... Jest. Drodzy Państwo, widzicie, jest, leży, tu przypon dowiąże. Rewelacja. I tak, i to się ustawia. I tak ci mówię, prąd wody ściąga, podnosi i żagiel jest. No. Żagiel to jest. Tylko to widziałem, ktoś robił ze styropianu. Z butelki styropianu wycinał, a ja z okulara se zrobiłem. Plastikowego, taki mocny żagiel. I zaraz na to, drodzy Państwo, zarzucę. I znacie mnie, na kupę łowiłem, na wszystko już łowiłem. Ale na żagiel jeszcze nie. Ale na żagiel jeszcze nie, czyli na taki zestawik. I zobaczymy, czy będzie jakieś wskazanie, ale będę wędkował, więc drodzy Państwo... Ryby biorą. Biorą już? Tak, co masz? A dwie certy. Dwie certy już, a ja jeszcze bez ryby, ale zobacz, jedną rzucę właśnie na to i zobaczymy. Niesamowite. No zobaczymy na dole, jak to stoi. Raki włożyłem, bo wiesz, już nie bywa. Poczekaj, wezmę bliżej. I pa. Widzisz? Pa, podnosi. No. Widzisz? Bo jeszcze kija. Poczekajcie. Zobacz, pa. I kij jest naprężony, wiesz. I woda napiera na to. I podnosi. No rewelacja. No. Nic dodać, nic ująć. I drodzy Państwo, woda będzie napierała, wędki do góry, naprężone i ten żagiel podnosi. I zobaczymy, zobaczymy, więc jedną ściągam, zarzucam drugą, zakładam przypon i chcę złowić jakąś rybkę. Oto na to. Na ten zestaw. Na ten zestaw. Dobry. Raki włożyłem, bo jednak można poślizgnąć się, upaść. Jedną ściągnę, a drugą zawiążę. Tylko oczywiście pójdzie przyponik krótki na grubym haku. W ten sposób, więc tak jak mówiłem, tak też robię,
Zakładamy przypon. Tak mówię, kiedyś to podpatrzyłem, nawet nie wiem gdzie, wiem, że od naszych kolegów za miedzy, Rosjanów, i takie rozwiązanie chcę tu wypróbować. Więc krótki zestaw, przynęta w czosku, kolorową kuleczkę, damy jakąś niedużą, powiedzmy bialutką, nabijemy w ten sposób i do tego damy robaczka. Robaczka, które oczywiście grzeją się, ale damy białego. Damy dużego białego, tak aby przynęta była podbita, żeby wszystko było na legalu. Biały robaczek, naturalna przynęta, która jest podbita. Podbita, tak aby na legalu było, jest przynęta naturalna, żywa, tylko żeby podbiło tego robaczka. I tak prezentuje się mój zestaw. Jedną oczywiście ściągniemy, tak żeby wszystko było na legalu. I drugą zarzucimy, ale musimy dzwonek doczepić. Więc pomalutku, powolutku, żeby wszystko ręce i nogi miało. To jest nowe rozwiązanie na połańcu, więc zobaczycie, co z tego wyjdzie. Potrzymamy, jest godzina 9:07, z godzinę najmniej, i zobaczymy, czy to przyniesie jakiś efekt na tym kanale. Ok. Takie rozwiązanie z żaglem. Tylko nabijemy podajnik. Robaczek, wszystko jest. Musimy to zbić. Nie żałujemy i mamy, tak to się prezentuje. Tu gdzie nęciliśmy, powiedzmy tu, niech będzie, niech stoi. Niech to stoi, napniemy tylko. I sam jestem ciekaw, czy będzie jakieś wskazanie. Zobaczymy. Zobaczcie, jak pięknie zimową porą na połańcu. Mało co ludzi
Jacuś, jak? Jacuś, jak jest? Ja to niedawno dopiero rzuciłem, nie? Tak, ja też bez ryby jeszcze. A czyli rower miał ten, nie? No. A tak, ja niedawno rzuciłem. Dwie. Precyzyjnie, nie? Nabierzyć elegancko, a nie tak. Ja wiem. Na pałę nie wyłowię. Tak, na pałę nie będziesz łowił. A ja byłem pudełko se znajść po białych robakach, dlatego że mróz jest, bardzo jest mróz i białe robaki będę musiał część przesypać w takie pudełeczko i w kieszeni przy ciele trzymać, tak aby zagrzały się, żeby były bardziej ruchliwe, bo na tą chwilę jest bardzo zimno i muszą dojść do siebie, więc tak mówię, znalazłem sobie pudełeczko i teraz przesypiemy trochę robaków i będziemy przy ciele trzymać je tak, aby się zagrzały. Zobaczcie, robaki w ogóle się nie ruszają. A jak trochę przesypę, niedużo, troszkę przesypę, to one się przy ciele zagrzeją i miejmy nadzieję, że będą fajnie chodzić. Wkładamy w kieszeń i zobaczymy po zagrzaniu się, czy to pomoże. A na tą chwilę wędkujemy, jeszcze bez ryby, godzina 9:13. Zobaczymy. Potrzymam ten zestaw do 10, może 11, bo sam jestem ciekaw, czy będzie jakieś wskazanie o to, na to rozwiązanie. Obydwie przerzuciłem, założyłem grubszy towar, czyli na obydwu jest przynęta czoskowa duża 14 mm. Albo grubo, albo wcale, jak na razie. Drobnica nie skubie. Widzę to u kolegów. Szał z rybami nie mają, więc założę dwa żółte czternastki czosnek. Na obydwóch przerzuciłem. Przypał grubszy hak i na włosie czternastka czosnek. Ser. Zobaczymy na te przynęty, czy skusi się coś. Tak mówię, z robaków na razie zrezygnowałem i zobaczymy, czy będzie jakieś wskazanie. Tutaj jest trigalik bungee z plecionką, a tu jest zwykły przypon metrowy, szesnastka i tam ta przynęta serowo-czeskowa. Zobaczymy, czekamy grubiutko. To już większe przynęty, typowo Podleszcza, brzane. No ale na brzane się nie nastawiamy, bo jest okres ochronny, interesuje nas duży leszcz. Zobaczymy. Na razie na zero, godzina 10:05, a ja dalej jestem zerowy. No ale czekam na jakąś fajną rybę. Więc wędkujemy dalej i zobaczymy, co i jak. Idziemy do kolegów w międzyczasie i zaraz zobaczymy, co i jak. Czekamy. Pierwszy raz łowię akurat w tym miejscu. Tutaj kiedyś łowiłem, ale trochę dalej. Nie, tu się ślizgałem wtedy. Nie. Albo faktycznie tutaj łowiłem raz już. Co było, te błoto, ślizgawka, albo to było dalej, nie wiem, nie pamiętam, ale mniejsza z tym, wędkujemy i zobaczymy, czy coś skusi się. Do 11 śmiało, niecałą godzinkę możemy trzymać i zobaczymy, czy będzie jakieś wskazanie. Okej, okay. Zobaczcie, z kieszeni wyjąłem robaki od razu. Od razu ruchliwe, zagrzały się. No i później tak, aby nie być na zero, z dzisiejszego wypadu ściągniemy
zestawy grube i z powrotem założymy cieniutko oraz robactwo, które dochodzi. Zobaczcie, to są robaki z kieszeni, a to robaki nie z kieszeni. Zobaczcie, jaka różnica. Te przemarznięte, a te już doszły do siebie, więc zimową porą warto trzymać niewielką ilość robaków tak w ciepłym miejscu, tak aby robaczki były chodliwe, ruchliwe i wabiły nam rybkę, niż takie z mrozu, które one dojdą, ale widzicie, po jakimś czasie. Więc chowamy dalej nasze ruchliwe robaczki do kieszeni, jak się grzeją dalej. I tak mówię, nie będzie wskazania, później założę cienkie przypony, tak aby jakąś rybkę złowić. W dzisiejszym dniu parcia wielkiego nie ma, tylko o to chodzi, żeby nowy sezon przy drugim wędkowaniu nie być zerowym. Ale czekamy na razie na to i zobaczymy, jak stoją. Godzinkę spokojnie, a później założymy robactwo. Tak. Nie dłużej, ale no. No jest, no. No, ale no. No, na razie największy. Ile ze 45 będzie miał? Może nie. Chyba nie. 4 dyszki ma. Nie, ponad. Mówisz? Pokaż. Nie, mały. Nie ma 40. Nie ma. Ale wiesz, zmierz go. Masz metrówkę? No ale to do mnie musisz wziąć. Odepnij go i chodź do mnie. Położymy go na matę. Odepnij go i przyjdź do mnie z nią. Bo ty nie masz siatki, zapomniałem, żeby go zmierzyć. Na razie big fish. Wiem, jak jest. Zmierzymy rybkę i na razie największy leszczyk, a ja gdzieś posiałem wiertło, więc muszę przewiercić kilka przynęt, bo na razie nastawiam się na grubsze rybki i jest pytkę. Zobaczymy, co jak. Ja coś przyniesie, rybkę zważymy, zmierzymy raczej. Tu jest Robercika wiertelko. I tak, drodzy Państwo, to wygląda. Połaniec dla twardzieli. Ja jeszcze kurtkę mam, jedną bluzę, a na razie tak teraz czekam na jakieś branie i rybkę. Chodź, Jacusiu. Lipa, bo lipa, ale... Ale jest. Ale jest, nie? To już dobrze, że w ogóle jest cokolwiek. Ile od? Od 50 jest, bo o. Tu burta jest, no. O kurczę. Osiemdziesiąt. No. Do dziewięć, no. Raz, dwa, trzy. 80. 85 ma, 56. 35? 85, 80, no 85. 35. 35 centymetrów. Podbierka? Już. Ale puścimy jakoś tak po ludzku, nie? Sadź go, 35, no, pamiętaj. No, już go tam nie będę nosił. Bo... Tak, bez sensu. Dostanie, daj mi go. Króciutko, strasznie. No bo ja mam zejście tu. Mam długą 4,5 metry, teraz sztycę, ale tam mi wystarczy. Ja teraz właśnie czwóreczkę mam, ale dałem sobie spokój czwórką, bo to drugą mam 2,70 i wystarcza. O, i rybka zaraz odpłynie. No, musi się trochę ten. Nie? Tak, no bo to temperatura wody jest, ile było? 16 stopni. No. A tutaj minus ponad 10. Więc widzicie taki skok, no taki skok temperatury robi swoje. I tak, i zaraz przerzucam i później robactwo zakładam, które już dochodzi. No i zobaczymy, to tylko jeszcze ja bez ryby.
ale zobaczymy. No płyń, żeż nie rób wstydu dla widzów. O, tu jest... Coś puknięcie. A to jest konkretna przyleta, 14 mm na obydwóch to. Może się tam coś zakręci. Może, tu ma jechać. No co mu się dzieje? Wariował strasznie, jak na takiego. A teraz nie ma siły odpuścić. Nie ma siły, ale on dojdzie. I tak wędkujemy, drodzy Państwo, czekam na jakieś większe rybki. Nie, on zaraz pójdzie tylko. On dojdzie, pójdzie i czekamy. On dojdzie. I czekamy, schronienie, widzicie mój cały bajzer. I zobaczymy, co i jak dotniemy go. O, widzicie, poszedł, drodzy Państwo, tak żeby nie było niedomówień. Rybka doszła, odpłynęła. I ja czekam teraz na swoją pierwszą rybę w dniu dzisiejszym, bo już godzina 10.34, ale jeszcze trzymamy na tych grubych przynętach swoje zestawy. Ściągnę, zobaczcie, tak to wygląda mój zestaw Trigalic Bungee i duża przynęta. Duża przynęta, czosnek, którą teraz zmienimy, założymy. Mniejszą i zobaczymy, co i jak na ten mniejszy pakuneczek w tej pozycji i zobaczymy, więc dobijam tak i próbuję na dużych przynętach. Odmrożona zanęta. Nie rozrabiałem świeżej, bo nie było potrzeby. No i zobaczymy. Okej, stoi. Zobaczymy. I tą też przerzucimy. Sprawdzimy, czy jest przynęta duża. Tak, aby wszystko hulało. Przynęta duża jest, jak widzicie sami. Tylko ją jeszcze obkleimy. Obkleimy ją. Weźmiemy pastę o tym samym zapachu. Rozgnieciemy tak, żeby od ciepłego się zrobiła taka lepka tej pozycji. I teraz naszą przynętę weźmiemy w ten sposób. Kształt nie ma znaczenia, bo woda jest ciepła, rozpuści nam to elegancko w podajnik. Nabije towar. I ten zestaw. Przynętę naszą. Zarzucimy.
przerzucone. I czekamy. Godzina 10:40. Przerzucone. I wszystko jest w porządku. Więc czekamy na branie. Tak mówię, do 12 pobawimy się tymi grubymi przynętami, a po 12 dopiero będę się przejmował tym, aby nie być na zero na Połańcu zimową porą w styczniu przy bardzo niskiej temperaturze minusowej. Czyli Połaniec dla twardzieli, nie inaczej. Tylko jeszcze dzisiaj coś złowić i będzie w pytkę. Więc zostańcie ze mną i sami zobaczcie w dalszej części filmu, co i jak, czy pyza w dniu dzisiejszym zejdzie na zero, czy coś uda mu się złowić, wyrwać z tej wody. Rozrobimy jakąś świeżą mieszankę. Co my tu mamy? Damy czosnek. Rozrobimy czosnek. Niedużo. Damy trochę G5. To będzie świeży towar, który przygotuję. Zalejemy to oczywiście wodą. Niech sobie dochodzi. Dobrze, niech sobie to pije i mamy w szybki sposób nową mieszankę, którą później damy do robactwa. Dodamy jeszcze trochę zapachu, niedużo teraz. Ok. Podkreśli nam intensywność zamęty czosnkowo-serowej. Tak mówię, później robactwo założymy na nową mieszankę. Ok. Co my tu mamy? Konopia. Mamy pakuneczek z białymi robakami, które zmielimy do naszej mieszanki. Wszystko już ok. I mamy robactwo. Dobrze. Okej.
to jakoś wytrzemy, żeby wykorzystać na soczek. Resztę pomyjemy. Resztę robaków odmrożonych wrzucimy. I mamy taką mieszankę, która jak dochodzi pomalutku i to będziemy używać w późniejszej części mojego filmu. Niech to sobie wchłonie. Tak się prezentuje nowa mieszanka, którą przygotowałem wspólnie z widzami. Czekamy na jakąś rybkę. Z powrotem ta przynęta. Liczę na nią. Zobaczymy. Taki pakunek, kulę taką. To się roztopi wszystko. I do podajnika. Nową mieszankę, czyli czosnek. I taką kulę. Taki pakunek, zobaczcie, widzicie? Poślemy. Liczę na tą przynętę. Też mam przeczucie. Zobaczymy. Na tą kulę. Powiedzmy tu. I jak się stoi. Odkręcimy tylko. I liczymy. Liczę przynajmniej na tą przynętę. Co wam pokazałem, czoskową. I zobaczymy co jak. Dalej zerowy, ale się nie poddajemy. Pierwsza ryba z opadu. Jeszcze trzeba ją wyholować. I tak, drodzy państwo, prezentuje się pierwsza ryba z opadu. Nie wiem co. Z opadu było, bo kija jeszcze nie odstawiłem, a już czułem jak wzięło klenie. Ładny, drodzy państwo, boleń. A więc mamy bolenia, drodzy państwo. Mamy bolenia z opadu. I musimy bolcia odczepić.
Już. I zmierzymy. Czterdzieści dwa. Boleń. 42 centymetry boleń. Więc, drodzy Państwo, boleń wraca do wody. Z opadu wziął. I nie jestem na zero. I to cieszy. 42 centymetry bolek. Niech dojdzie. I baja. Nie wiesz, bo to temperatura niska, to wiesz. Poszedł, jest w pytkę, nie na zero. Wędkujemy dalej. No chyba nie kolejny boleń, bo z opadu w rękach już branie miałem. Zarzuciłem i, drodzy Państwo, z opadu jadą. Czyżby znów boleń? Zobaczymy. Zobaczymy, co to jest. Bo praktycznie drugie branie z opadu. To tak, by boleń tam bił. Ale zobaczymy, co tym razem z opadu. Boleń, drugi boleń z opadu. Tak mówiłem, że czyżby drugi boluś, tylko mniejszy od tamtego. Ale jest. Drugi boluś z opadu. Tamty miał 42, a zobaczymy, ile ma ten. 2. Boluś z opadu, delikatnie za końcówkę zapięty.
Zobaczcie. Wypychacz. I mamy drugiego. Trzydzieści osiem. Drugi bolek. Okej. Wraca do wody. Dotlenimy go. Drugiego bolenia mam. A ten kolega mu raz złapał. Tak. Na czerwonych robakach. Tak? Taki. Ładny. Jasny. To widzicie, coś zaczyna chodzić. Ale powiem ci, już się opłacało przyjechać. I tak widzicie, tak to się prezentuje. Poszedł i jest w pytkę drugi boleń na pinkę zapadł. A więc tak, Robercik też ma 35 cm. To na razie ja mam największą rybę. Ta. Bolenia. 35, taki sam jak Jacusia, więc... Idziemy na remis. Idziecie na remis. Ktoś musi wziąć większego, złowić. A ja nabijam i próbuję złowić coś. 42, 38. Dwa bolenie z opadu. Ale widzicie, większość dnia łowiłem grubo, duże przynęty, grube. Jakieś tam branie było, nie dawało efektu to. Więc obydwie teraz z powrotem na pinkę. I teraz łowimy na cienkie przypony z robactwem. I próbujemy coś fajnego złowić. 35 cm jak na razie. Leszcz. Ale czekamy, czekamy. Więc przynętę zdejmuję. Dużą kulkę, zobaczcie. Do ponownego wykorzystania przypon. I czekamy, czekamy na jakieś skazanie jeszcze i może Big Fisha. Wszystko jest możliwe. Godzina 12.28, to mamy jeszcze za 3 godzinki wędkowania, bo teraz dzień trochę dłuższy. Po 15.00 spokojnie można jeszcze wędkować, więc łowimy, łowimy. Janie na 0,2 bolenie z opadu. A więc kiełbaseczka, drodzy Państwo, i smacznego, Robcio, ale wiesz, że mistrz tylko jest jeden, nie ma dwóch mistrzów, nie może być. Dobra, wiecie, że nie. Jacka utopimy. Wiecie, wy macie mistrzostwo we dwóch, zajmiecie ex aequo drugie miejsce, a mistrz jest jeden, czyli Pyza. Puchar jest mój, ten puchar do mnie należy. Puchar jest mój. A więc smacznego.
jedziemy o puchar. Spadła. Puchar jest bój, ten puchar do mnie należy. Nikomu nie oddam, nikomu nie oddam. Ten puchar do mnie należy. Pamiętajcie o tym, pamiętajcie. Możecie się zajmować ex aequo drugie, trzecie miejsce, ale puchar jest mój. Pierwsze miejsce ma tylko jednego mistrza. Czyli tego, co tam z kamerą. Pa, widzisz, tam pyza jest. O, pyza. Puchar jest mój. Zobaczycie. Okej, okay, wędkujemy dalej. Musi być fajnie i wesoło. Jeszcze trzeba się wykąpać i będzie w pytę. A u mnie jest wszystko możliwe. 16 stopni. Wszystko. Na minusie 16? A woda 16 w plus. I słuchaj, powiem ci, nieraz mam ochotę tak, wejść tam do wody przy 20 stopniach, tak, zrobić sobie zdjęcie i powiedzieć, że morsuje, nie? Tak, i być lepszy od fyzy, tak? Dobrze, wędkujemy, drodzy państwo, jest w pytkę. Precz, biorę. I uciekam. Kiełbasa jest moja! Ta kiełbasa do mnie należy! Nie oddam nikomu. Ale tylko kiełbasa. Nie oddam nikomu. Kiełbasa do mnie należy! I pomiszcza. 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 Albo się je, drodzy państwo, albo się ryby łowi. Ale coś jest.